Michał Kirker, witam Państwa w piątek, 15 lipca i zapraszam na Jawor Express. Brak skupienia, rozkojarzenie, zmęczenie i kolizja gotowa. Jaworznianka, winna wczorajszej kolizji na Leopoldzie, została obarczona wysokim mandatem karnym. Kolizja drogowa dwóch samochodów osobowych marki Toyota miała miejsce wczoraj, 14 lipca, na obwodnicy Jaworzna na wysokości Leopoldu po godzinie 10:00. Dwie kierujące kobiety z Jaworzna zderzyły się z sobą, blokując drogę w kierunku centrum miasta. Jak informuje nas aspirant sztabowy Michał Nowak z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, sprawcą kolizji jest kierujący samochodem marki Toyota CHR, która nieprawidłowo wykonała manewr zmiany pasa ruchu. Przez to doprowadziła do kolizji z drugą uczestniczką ruchu, poruszającą się samochodem marki Toyota Auris. Na sprawczynię nałożony został mandat karny w wysokości 1500 zł oraz punkty karne. Kierujące były trzeźwe i na szczęście nikomu nic się nie stało. Akcja służb trwała 54 minuty. Na miejscu zdarzenia pojawiły się dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej, łącznie 9 strażaków oraz 3 radiowozy policyjne. Weekend zapowiada się bardzo ekscytująco. Dużo wydarzeń czeka na mieszkańców miasta. Pytanie tylko, czy mieszkańcy wiedzą o wspomnianych wydarzeniach. Nie wiem, jakie są wydarzenia organizowane przez miasto w ten weekend. A jakie są organizowane? Pogoda w zbliżający się weekend w Jaworznie zapowiada się bardzo dobrze. Co więc mieszkańcy Jaworzna mogą robić? Ano mają kilka możliwości. Przede wszystkim jaworznicka płaszczka, która całkowicie zmieniła swoje oblicze. Wcześniej był to tylko i wyłącznie parking dla rowerów, a obecnie jest to miejsce integracji społeczeństwa jaworznickiego. Były już warsztaty z improwizacji scenicznej, a teraz w ten weekend będzie m.in. potańcówka oraz koncert jazzowy. Ponadto przez cały weekend mamy wiele innych atrakcji. Piknik grunwaldzki, piknik baniek mydlanych czy rodzinny rajd rowerowy. Ciekawe, czy mieszkańcy Jaworzna w ogóle wiedzą o tym, że w ten najbliższy weekend będzie aż tyle atrakcji i możliwości zabawy w różnych zakątkach miasta. Nie wiem, jakie będą. To będzie koncert jazzowy, ma być także dancing z muzyką mechaniczną. No raczej nie dam rady, niestety. Rozumiem. A na piknik baniek mydlanych bądź na piknik grunwaldzki pani się wybiera? Prędzej. Właśnie myśleliśmy o bańkach mydlanych, tak. No pewnie tak, jak coś będzie, to z dzieckiem jak najbardziej. No myśleliśmy o festiwalu baniek mydlanych. Mamy dzieci też w takim wieku. Myślę, że będą zainteresowane. Coś słyszałam o bańkach mydlanych, tak? Tak. Tak, mam zamiar. Możliwe. A czy wie pani, jakie to są atrakcje? Nie. Myślę, że DJ Broku mnie tutaj zafascynował bardzo. Gdzieś mi się obiło uszy, że to bardzo dobry gość jest, więc myślę, że chyba, że dobrze gra, więc chyba pójdę. Myślę, że tak, chociaż to nie do końca moje klimaty, ale myślę, żebym na przykład zabrała bardziej na przykład rodziców albo ciocię. No na pewno przyjdziemy, zobaczymy co będzie. A właśnie, co będzie? Czy Państwo wiedzą? Nie, nie wiemy. Okej. Pod płaszczką będzie koncert jazzowy i będzie także potańcówka z muzyką mechaniczną. Planowany jest także piknik baniek mydlanych, czy piknik grunwaldzki i rodzinny rajd rowerowy. Aha, dobrze. Skorzystamy. Na pewno z którejś atrakcji skorzystamy. No wiesz co, muszę się zastanowić w takim razie. Zobaczę tą listę, którą mi wymieniłeś i może się na coś skuszę. Nie ma zamiaru. No może się zjawimy. Myślę, że piknik brzmi fajnie, rodzinny. A czy te informacje dla pani są ogólnodostępne i łatwo dostępne w mieście? Raczej nie, bo nie wiedziałam nic o nich, także raczej nie. Te informacje są w internecie, więc myślę, że są dostępne dla każdego. Myślę, że tak, że na Spotted Jaworzno nawet ludzie dodają informacje na profilach swoich, także myślę, że tak. Bardzo łatwo je można zdobyć na przykład na Facebooku. Powiem panu tak, że my nie jesteśmy cały czas w Jaworznie i tak nie jesteśmy trochę zorientowani. O. No tak. No dosyć, no. Tak, myślę, że tak, tylko że ostatnio no, nie bardzo mam czas ze względu na tego malucha, żeby tam, wiesz, grzebać w internecie, także, ale często gdzieś tam mi się przewijają. No, tym razem jestem nieprzygotowana, niestety. Dla mnie są niedostępne, ale być może wynika to z faktu, że nie byłam tym do końca zainteresowana. Natomiast dzięki informacji od pana redaktora
myślę, że teraz się zainteresuje. Niektórzy mieszkańcy Jaworzna wiedzieli o wydarzeniach, które się mają odbyć w ten weekend, inni nie wiedzieli. Jedni się wybierają, inni się nie wybierają. Najciekawsi jednak są ci, którzy o tych wszystkich eventach nie wiedzieli, ale jednak uważają, że są to informacje łatwo dostępne i wszyscy o tym wiedzą. Dlatego jeszcze raz informujemy. W ten weekend naprawdę dużo dzieje się w mieście. W sobotę będzie rodzinny rajd rowerowy, a wieczorem tutaj właśnie pod Płaszczką Jaworznicką w centrum miasta odbędzie się potańcówka przy muzyce mechanicznej wraz z legendarnym DJ-em Brokułem. W niedzielę natomiast mamy piknik Baniek Mydlanych, piknik Grunwaldzki oraz także pod Płaszczką koncert jazzowy, na który serdecznie Państwa zapraszamy. Kolejny raz ścięte, nieposprzątane gałęzie uprzykrzają życie mieszkańcom Jaworzna. Ścięte gałęzie przy ulicy Roździńskiego w Jaworznie leżą już od przeszło miesiąca i nikt się nimi nie interesuje. Piekli się mieszkanka ulicy, która widzi w tym duży problem. Dotyczy pozostawionych przez firmę, która podcinała gałęzie narastające na linię energetyczną i pozostawiła je po prostu na... Tam, gdzie spadły, tam zostały. Przy wiatrach pozostają przesuwane na środek jezdni, ulicy. Jezdnią ciężko to nazwać, bo tutaj koniec świata, więc zobaczycie Państwo, jak przyjedziecie i będziecie widzieli, dlaczego tak mówimy. Panowie, głównie mieszkańcy, chcący dostać się do swoich posesji, uprzątnęli to bardziej na bok. No ale niestety to jest uschnięte, leży i każdy wiatr, wszystko to jest wynoszone na ulicę. Mieszkanka Jaworzna zgłaszała już odpowiednim służbom ten problem, jednak nie pomogło to go rozwiązać. Były telefony wykonywane do NZTM-u, które były podobno zgłaszane do wykonawcy usługi, ponoć wykonawca usługi ma to sprzątnąć. No i zostałam odsyłana od jednego pana do drugiego pana. No i wszystko to trwa od czerwca i brak jest jakiejkolwiek interwencji do dnia dzisiejszego. Niebawem minie miesiąc. Co gorsza, ktoś postanowił wykorzystać fakt zalegających gałęzi drzew i dorzuca do nich swoje bioodpady, czym tylko zwiększa problem. Mieszkanka ulicy Roździeńskiego chce, aby zalegające gałęzie zostały po prostu usunięte. Czego oczekujemy jako mieszkańcy? Zainteresowania się tym wykonaniem tego uprzątnięcia, bo tak jak wspomniałam wcześniej, nami tutaj na osiedlu nie interesuje się zupełnie nikt. Tak jak zostajemy, nie jest u nas koszone, nie jest u nas posprzątane. Jak sami sobie czegoś nie zgłosimy, to nic u nas się po prostu nie dzieje. Nie mamy odśnieżania, nie mamy sypania piaskiem, nie mamy zupełnie niczego. Jak zgłosimy cokolwiek, zostajemy z bałaganem, który pozostawiają pracownicy, którzy są zobowiązani do tego, żeby to sprzątnąć, tak? Bo w innych dzielnicach, w innych częściach miasta wygląda w miarę, wygląda super. Najbliżej centrum oczywiście, bo to wizytówka Jaworzna, więc tam musi być najpiękniej. A tu, gdzie jest na boku, niech będzie tak, jak jest. Nikt się nie odzywa, a tu najprościej powiedzieć, że tu się wszyscy odzywają, tylko nikt nie podejmuje żadnych interwencji w tym kierunku. Problem zalegających gałęzi drzew, które zostały obcięte w ramach prac związanych z bezpieczeństwem sieci energetycznej, znowu się powtarza. Ciekawi nas, czy i tym razem uda się go szybko rozwiązać. Niektórzy lubią chodzić, inni lubią bardziej chodzić, a pan Wojciech lubi chyba najbardziej chodzić, gdyż wybiera się na 2500-kilometrowy spacer. Około 20 samotna, około 30 jak jadę z grupą ludzi też jeździłem. Także, że tych pielgrzymek, wszystkie największe sanktuaria zwiedziłem idąc z Polski. Wojciech Kurzeja, jaworzniński pielgrzym, jest po zawale i lekarz kazał mu spacerować. Jako że od wielu lat pielgrzymuje do różnych sanktuariów na całym świecie, postanowił posłuchać lekarza i wybiera się na spacer liczący 2500 kilometrów. Wybrałem spacer drogą płaską z miejscowości Lepi de Velef do Santiago i dalej do Fatimy. Myślę, że 3 etapy są trudne, ale powolutku je jakoś przejdę. Będę
będę kontrolował siebie, jako troszeczkę już przeszedłem, więc mniej więcej wiem, kiedy mogę maszerować dalej, kiedy przestać. I chciałem tu podziękować doktorowi Bartłomiejowi Wojtasikowi, doktorowi Markowi Stasiulewiczowi, którzy mnie postawili na nogi i będą mnie kontrolować na całej trasie. Tym razem nie wyrusza jednak z Polski. Dzięki temu, że lekarze mnie postawili trochę na nogi, no więc zdecydowałem się na tą pielgrzymkę, ale już nie mogę wyruszać z Polski. Muszę wybierać trasę, w której jest baza noclegowa i jakaś baza żywieniowa. I plecak będzie oczywiście jedna, bo trzeciostek, czyli plecak myślę ważył mi będzie około 80 kg. Nie zabieram namiotu. Po prostu będę musiał nocować w schroniskach. Czeka go długa podróż, której sam nie jest w stanie dookreślić, ile mu ona zajmie czasu. Jeśli bym był całkowicie zdrowy, to pewnie bym poszedł około 30 km dziennie. No myślę, że bym to zrobił 2,5 miesiąca. No, a w tym momencie nie potrafię tego przewidzieć, gdyż mogą być etapy, które będę robił 10 km, a będzie to, które zrobię 30 km, więc nie mogę tutaj nic... Będę po prostu szedł do celu. Wojciechowi życzymy pomyślności i zdrowia, aby osiągnął swój cel oraz aby okazało się, że to jednak nie jest jego ostatnia pielgrzymka. Ceny noclegów poszły w górę nawet o 20%. Polacy rezerwują więc krótsze wakacje i szukają tańszych kwater. Polacy nie zmieniają swoich planów wakacyjnych ze względu na cenę, ale skracają pobyty. To jest nowy trend, który się kreuje wśród naszych rodaków, czyli wyjeżdżamy na krócej. Nie chcemy rezygnować z komfortu wyjazdu, natomiast z racji tego, że ceny poszły do góry, to faktycznie skracamy te wyjazdy. W zeszłym roku to było około 6 nocy, natomiast w tym roku Polacy rezerwują na 5 do 4. Ceny wzrosły średnio o około 15-20%, natomiast to nie znaczy, że nie możemy jeszcze znaleźć noclegów w dość korzystnych cenach. Może niekoniecznie w głównych miejscowościach turystycznych. W tym momencie, jeżeli byśmy mieli rozmawiać o kwotach, to mniej więcej za nocleg w Gdańsku zapłacimy około 115 zł za osobę. Kołobrzeg to mniej więcej jest 99 zł za osobę za noc, tak? Lepiej wygląda Zakopane, nasze ukochane Zakopane, które jakby nie było, zawsze jest w tej pierwszej topowej piątce wyborów wśród naszych rodaków. Tutaj mamy 88 zł za noc za osobę. Można również w górach wypocząć poniżej 70 zł, bo już noclegi w Bukowinie Tatrzańskiej na przykład zaczynają się od 67 zł za osobę za noc. Co warto dodać i podkreślić, że nadal jest duża dostępność na polskich Mazurach, o których tak często zapominamy. Co się wysuwa na prowadzenie i co jest takim trendem w tym roku, to jest Warszawa. Zauważamy, że dużo rezerwacji właśnie wpływa do Warszawy. Może to być spowodowane tym, że właśnie nie wyjeżdżamy na dłuższe wakacje, tylko na takie przedłużone city breaki i tutaj dzieci przyjeżdżają też, żeby zobaczyć z rodzicami stolicę. My już tutaj w noclegach wśród naszych ankiet, które przeprowadzamy wśród gości, widzimy, że jest ponad 70% deklaracji wśród naszych gości, którzy planują wyjechać na wakacje w tym roku. Ponadto mamy 15% wzrost rezerwacji w stosunku do poprzedniego roku w tym samym czasie. Stąd też Polacy chętnie wyjeżdżają na wakacje i myślę, że na pewno wyjadą. Również tutaj mocno wysoko plasuje się za granicę z racji tego, że po tych 2 latach pandemii, zamknięcia potrzebujemy tego oddechu, potrzebujemy tego wyjazdu. W Polsce dużą rolę gra bon turystyczny i to, że możemy go wykorzystać do 30 września 2022 roku. Cały czas jest grupa użytkowników, którzy nie wykorzystali tego bonu, więc to jest jeden z determinantów też wybierania wakacji w kraju, ale z drugiej strony jakby nie było, zagranica ma ogromne wzrosty w rezerwacjach z racji tego, że dawno nie wyjeżdżaliśmy, więc chcemy sobie zrekompensować ten czas. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie WorExpressu. Dziękujemy i do zobaczenia w poniedziałek.